Hello and welcome to this. Witamy na tym webinarium. Na początek informacja techniczna dotycząca tłumaczenia na użytek słuchaczy polskich. Będzie przeprowadzony w całości w języku angielskim. W związku z tym zapraszam do skorzystania z symultanicznego tłumaczenia, które dostępne jest w prawym dolnym rogu. Przycisk Interpretation, taki mały globusik, tam trzeba wcisnąć i wybrać język. It is my pleasure to chair the... Mam przyjemność poprowadzić trzecie spotkanie w ramach cyklu Druga wojna światowa, Światłowi i pamięć, organizowanego wspólnie przez Instytut Pileckiego i Muzeum Narodowe II wojny światowej w Nowej. Druga wojna toczyła się na całym świecie, w Europie, w Azji, na Pacyfiku oraz w Afryce od samego początku, a wrześniu 1939 roku. Charakteryzowała tę wojnę, a przemoc i zbrodnie przeciwko ludności cywilnej w Polsce jest pamiętana jako katastrofa, która zniszczyła państwo polskie, zniszczyła 3-milionową społeczność żydowską oraz doprowadziła do śmierci 2,5 miliona Polaków, głównie osób cywilnych. A ci, którzy przeżyli, byli straumatyzowani i podlegli władzy komunistycznej, która została narzucona przy obecności Armii Czerwonej. Amerykańska pamięć o II wojnie światowej to inna perspektywa, słuszna wojna, którą z wielkim poświęceniem prowadzili Amerykanie, reprezentujący największe, najbardziej wybitne pokolenie na polu walki oraz w kraju, ale też wiązało się to z kosztem jakim były zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Pamięć o II wojnie światowej jest przedmiotem dyskusji wśród różnych pokoleń, czy ta pamięć ma, czy te różne pamięci mają ze sobą coś wspólnego, co możemy się dowiedzieć o tym, jak pamiętać i co pamiętać z tej wojny. To wszystko będzie przedmiotem dyskusji przez kolejne 75 minut. Nasi paneliści to dr Gordon Nick Mueller, jest dyrektorem oraz emerytowanym dyrektorem generalnym Muzeum Narodowego Światowej Pomorze. Dr Mueller asystował historykowi Stephenowi Hazlowi przy założeniu instytucji, która z początku się nazywa The National Gideon Museum. Przewodniczył organizacji jako prezes zarządu od 1998 roku podczas pozyskiwania funduszy i budowy muzeum do wielkiego otwarcia 6 czerwca 2000 roku na stanowisku dyrektora i dyrektora generalnego, a kształtował rozwój muzeum, aż w roku 2017 przeszedł na emeryturę. Teraz będę mówił o relacjach świadków, będzie też mówił o zbrodniach przeciwko ludności cywilnej jako ważnym czynniku kształtującym naszą pamięć o II wojnie światowej. Dr Robert Tacitino jest dyrektorem wykonawczym Instytutu Badań nad Wojną i Demokracją oraz Samuel Z. Murray Stone Senior Historian jest uznanym historykiem wojskowości oraz naukowcem, który wydał 10 książek, m.in. od Wehrmachtu, Prowadzenie przegranej wojny 43, Zagłada Wehrmachtu, Kampanię 1942 roku oraz The German Way of War. Od wojny 30-letniej do III Rzeszy, podczas tego spotkania wprowadzi nas w koszt, jaki wiąże się z wyzwoleniem przez wojsko amerykańskie oraz w jaki sposób to kształtuje pamięć. Również chciałbym przywitać Tomasza Stefanka, który jest filozofem oraz kierownikiem programowym Instytutu Pileckiego. Jest ekspertem w dziedzinie historii, przestrzeni publicznej i kultury pamięci. Realizował projekty badawcze edukacyjne we współpracy z Muzeum Powstania, Muzeum Topografii Terroru w Berlinie, współtwórca wystawy stałej Muzeum Migracji w Gdyni oraz kolekcji cyfrowej Zapisy Terroru i kurator wystawy Lękin, Świadek Wieku Ludobójstwa. Ostatnio prowadzi program dla amerykańskich studentów pod tytułem Totalitaryzm w Europie Środkowo-Wschodniej 1939-1989. Historia i pamięć. Przedstawi swoją perspektywę, swój punkt widzenia na polskie relacje świadków oraz na wyzwania związane z pamięcią II wojny światowej. Ja z kolei nazywam się Wojciech Kozłowski, jestem dyrektorem Instytutu Pileckiego i
Tematem naszego spotkania było wolne pamięci. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia 6-minutowego filmu z relacjami świadków, który skomentuje pan Tomasz Stefanek. Wojna to jest najgłupszy wynalazek ludzkości. Jest to coś potwornego. I w wyobraźni tych, którzy nie uczestniczyli, a oglądali tylko na filmach, czytali, to jest zabawa. To jest w jakiś sposób oderwanie się od życia. Nie. To jest potworna rzecz. Rzecz, która niesie za sobą nie tylko olbrzymie straty ludzkie i materialne, ale wcale nie mniejsze straty natury psychicznej. Wszyscy uczestnicy wojny mają garby. Nikt z uczestników wojny nie wyszedł, powiedzmy, bez jakichkolwiek pozostałości, i to przykrych pozostałości po tej wojnie. Nie życzyłbym tym wszystkim młodym ludziom, żeby kiedykolwiek stanęli oko w oko z potrzebą uczestniczenia w wojnie. Ja z tej wojny wyszedłem bardzo, bardzo okaleczony i psychicznie, i fizycznie. I nie chciałbym, żeby w najmniejszym stopniu ktokolwiek musiał powtarzać to, co ja przeszedłem. Postawiono dwa takie bloki drewniane, takie jak są, i jeden na jednym umieszczono Polki, a na drugim były Żydówki. I tam dopiero się zaczęło, bo tam prawie do tego miejsca, gdzie był ten nasz blok, był wybudowany rampa. Pociągi dojeżdżały, no oczywiście przeładowane Żydami. I ci Żydzi, tych Żydów wyrzucano tak z tych takich jądlałych, i matki z dziećmi oddzielnie, wtedy mężczyźni na jedną stronę, kobiety na drugą. No i to wszystko szło do kąpieli. No, trudno było na to patrzeć, nie umiałam się z tym pogodzić. Boże, to nie do zniesienia, no jak to, przecież to nie da się żyć w tym. Zresztą nie ma sensu życie. Jak? Przecież to ludzie idą prosto z wagonów, wchodzą do tej kąpieli, później widzimy tylko te ich ubrania wyrzucane i tylko ten dym z tych już palonych ciał. Nie wiedziałyśmy najlepsze sposobu, ale oczywiście wszystko już potem było wiadomo, jak to się dzieje. Oni od razu tam byli rozbierali, wyrzucali te rzeczy, a to liszczanem zatrucili, palono. No i było tego dużo, wciąż jechały te transporty i te takie szeregi kobiety z małymi, z różnymi dziećmi, niektóre na rękach. Inne tak szły pieszo, biegały, to tak się wyciągały, oddychały, rozciągały te rączki tak, żeby zduszone w tych wagonach. Okrutne, no nie do wiary, ja dzisiaj nawet nie mogę o tym mówić. A teraz z kolei to samo uczucie we mnie budzi się, tak jak to już troszeczkę się z tym oswoiłam, ale jak się zaczęło i usłyszałam polskie obozy zagłady. Czy wy sobie zdajecie sprawę, co ja przeżywam w tym czasie? Już teraz się przyzwyczaiłam, ale te początki, Jezus Maria, gdzie ja jestem?
polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, w tym właśnie Oświęcim. Mówię, kto to wymyślił? Skąd to? Komu to przyszło do głowy? Dlaczego to się powtarza w telewizji, w radio? Przecież to jest coś no, niesamowitego. Jak można? I my to słuchamy? Cośmy przeżyli to piekło? Kiedy wojna się zaczęła, miałam 7 lat. Dużą rodzinę. Ja już nie mówię o moich kuzynach, ciotkach, wujkach, wszystkich tych. No i wojna się kończy, już nikogo nie ma. Trudno mi powiedzieć, dlaczego na mnie padło najsłabsza, najgłupsza, właściwie najmniej przedsiębiorcza. Przecież ten mój mały brat taki był naprawdę wspaniały. On nas uratował właściwie i on za 2 tygodnie umiera. A on nas wyprowadza. Ten znowu, każdy z tych wszystkich tych. A ja, mogę powiedzieć, zupełnie bierna. Może dlatego, że bierna, to znaczy, że się nie angażowałam w jakieś akcje, może dlatego przeżyłam, nie wiem. A może dlatego, żeby zostać świadkiem tej historii. Tomasz, the floor is yours. Oddajemy głos Tomaszowi Stefankowi. Bardzo dziękuję. To zaszczyt i przyjemność występować w takim szacownym gronie. Bardzo wdzięczny za tę możliwość. Ja zawsze podczas tych webinariów. A naszym celem jest to mówienie o świadkach i o pamięci. Tym razem jednak skupimy się na wojnie pamięci. Jest to oczywiście metafora, ale w jakiś sposób wyraża te konflikty, wojnę o pamięć wyraża te konflikty, napięcia, różnice w tym, jak widzimy przeszłość, w przypadku historii II wojny światowej. Świadectwa są indywidualne, odnoszą się do osobistego doświadczenia. Pamięć z kolei może być indywidualna, ale też staje się z czasem zjawiskiem zbiorowym. I to właśnie są zbiorowe, wspólne wspomnienia i tożsamości, które są skonstruowane z tych wspomnień. Te konstrukcje uczestniczą w wojnie o pamięć, w wojnie wewnętrznej w ramach społeczeństwa, ale również o wymiarze zewnętrznym, a kiedy dochodzi do konfliktu pamięci, a kiedy to wpływa na stosunki międzynarodowe, czy kiedy konflikty o pamięć, o różne rodzaje pamięci są wykorzystane czy nadużywane w kontaktach międzynarodowych, w polityce międzynarodowej, dlaczego niekiedy dochodzi. Ten styk pomiędzy świadectwami a pamięcią właśnie skłonił nas do pokazania świadectw, które mają ze sobą kilka cech wspólnych. Są mianowicie świadkowie próbują odkryć, wskazać na szersze znaczenie, szerszy wymiar indywidualnego doświadczenia, żeby zostawić przesłanie dla współczesnych oraz dla potomności. Świadkowie nie tylko relacjonują to, co przeżyli, starają się jednak wyciągnąć wnioski oraz uogólnić niektóre rzeczy. Nasi świadkowie szukają znaczenia i sensu w historii, tak jak ludzie to zwykle robią, bez względu na to, jak okrutna czy przesycona przemocą jest ta historia. Chociaż czasami wydaje się to bez sensu. Czesław Lewandowski, jeden z naszych świadków, mówi nawet w jakimś momencie, że wojna to najgłupszy wynalazek człowieka. Niemniej stara się
znaleźć w tym jakiś ogólny sens. Czesław Lewandowski, członek podziemia, który walczył w powstaniu warszawskim, a który był więźniem również Sztukhofu, stracił ojca oraz troje rodzeństwa podczas wojny, zwraca uwagę na fizyczne oraz psychologiczne traumy oraz długofalowe efekty wojny dla jednostki. Jego przesłanie i życzy sobie, żeby nic podobnego nigdy nie przytrafiło się komukolwiek w przyszłości. To przesłanie nigdy więcej ma charakter uniwersalny. Oczywiście może to wiązać się z pewnymi działaniami, aby nie dopuścić do nawrotu totalitaryzmu, ludobójstwa oraz wyniszczających wojen w przyszłości. Cały powojenny system krajowego współistnienia oraz współpracy pomiędzy państwami i narodami. W przypadku Krystyny Budnickiej, naszej trzeciej świadkini, ocalałej z władzy, jest to bardzo skromny i umiarkowana komentarz na temat jej osobistej historii. Pani Krystyna straciła całą rodzinę w zagładzie, jako jedyna przetrwała, przeżyła i stara się zrozumieć, ustalić znaczenie, ustalić dlaczego przetrwała. Uważa, że jej zadaniem jest dawać świadectwo. W tym przypadku mówić w imieniu tych, którzy zginęli, przemawiać za nich, mówić w ich imieniu. I w tym przypadku jest to rzeczywiście historia o utracie najbliższych podczas zagłady, ale zarazem jest to historia o ich walce, o tym, jak walczyli, żeby przetrwać, żeby ocalić życie, jak działali, jak aktywnie prowadzili tę walkę. Wreszcie jest to historia o pomocy i zdradzie. Krystyna Budnicka osobiście przetrwała, bo po stronie aryjskiej Warszawy, po tym jak uciekła z życia warszawskiego, przetrwała z pomocą polskiego podziemia. Jeden z jej braci został jednak wydany Niemcom przez Polaka, agenta Gestapo, który wydał nie tylko brata Budnickiej, ale również własnego ojca, warszawskiego dozorcę, który ukrywał Żydów. Obu złapali Niemcy i następnie zginęli. W tym przypadku być świadkiem znaczy oddać sprawiedliwość złożonym losom złożonej rzeczywistości okupowanej Polski, w której również jest miejsce na kontekst. Występuje również zorganizowane bezprawie wprowadzone, narzucone przez Niemców w okupowanej Polsce, które miało na celu zniszczenie więzów solidarności pomiędzy polskimi Żydami a Polakami, również ukaranie każdego przejawu życzliwości, każdego ludzkiego aktu i wynagrodzenie o wypełnianie zdrady. Ale ta złożona rzeczywistość również różne postawy reprezentowane przez osoby, które znalazły się w tych trudnych moralnie okolicznościach. I właśnie moc wywoływania, przywoływania, uświadamiania o tym, jak złożona była sytuacja historyczna, dzięki temu głosy świadków, głosy tych, którzy przetrwali, są tak ważne i są tak bezcenne. Ostatnie świadectwo autorstwa Ireny Wiśniewskiej dotyczy bezpośrednio bardzo burzliwej i drażliwej kwestii w polskiej debacie historycznej. A pani
która była więźniarką Auschwitz, obozu koncentracyjnego i obozu śmierci Auschwitz, która straciła tam ojca i która, jak się dowiedzieliśmy, była bardzo współczującym świadkiem ostatniego etapu zagłady. Widziała selekcję na rampie w Birkenau, jest oburzona i nawet czuje się zniesławiona zwrotem polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, które pojawiają się w mediach oraz pojawiają się w debacie publicznej. Dodajmy, zwłaszcza poza Polską, dzieje się to zwłaszcza poza Polską w świecie angielskojęzycznym. Te sformułowania rzeczywiście pojawiają się w ostatnich latach mniej często niż kiedyś. Niemniej najnowsze statystyki prowadzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, znane mi, wiemy, że 350 razy to sformułowanie wystąpiło w mediach światowych w latach 2018-2019. Oczywiście nie uwzględnia to mediów społecznościowych oraz podobnych określeń typu polskie getto czy nazistowska Narodowa Polska, a które to określenia też niekiedy się pojawiają. Wśród wielu Polaków, a zwłaszcza tych, którzy pamiętają wojnę, tak jak Irena Kiśniewska, to zjawisko prowadzi do podejrzeń, że mamy do czynienia ze zorganizowanym spiskiem, żeby obciążyć, żeby przenieść odpowiedzialność z Niemiec hitlerowskich na Polskę, na władze polskie. Byłoby to absurdalne, zważywszy, że był to polski rząd na uchodźstwie, który współpracował z aliantami, albo też przenieść odpowiedzialność, przenieść odpowiedzialność na polski naród czy polskie społeczeństwo. Takie podejrzenia, które są nieuzasadnione, ale są zrozumiałe w jakimś stopniu. Z mojej perspektywy u sedna częste występowanie takich określeń, takich sformułowań na świecie nie jest wynikiem jakiegoś spisku, tylko raczej jest próbą utrzymania uniwersalnej, ogólnych ram interpretacyjnych dotyczących okupacji niemieckiej oraz zagłady, które miałyby zastosowanie we wszystkich przypadkach, a w każdym kraju, a w każdym zakątku Europy. Ta interpretacja, według tej interpretacji, ta obejmuje ofiary zagłady, czyli Żydów, Niemcy, hitlerowcy Niemcy jako główni sprawcy oraz ich kolaboranci działający na różnych poziomach, jak również pojedynczy pomagający. Wiąże się z poczuciem wspólnej winy i współodpowiedzialności i daje bardzo silne, mocne, silne przesłanie moralne, które jest wykorzystywane w edukacji przeciwko nietolerancji, nienawiści i uprzedzeniom. Ale jednocześnie ta interpretacja nie pozostawia mało miejsca dla innych ofiar zbrodni Niemiec hitlerowskich i nie dostrzega specyfiki okupacji niemieckiej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie celem była zagłada ludności i jednocześnie celem było całkowite wyniszczenie instytucji państwa, ładu społecznego, gospodarczego, warunków życia, jak również kultury oraz kultury terenów okupowanych, stosując
zastosowaniem inżynierii społecznej, w tym fizycznej eksterminacji. I jest to zjawisko, które na pewno nie występowało w Europie Zachodniej. Na koniec problem, wobec którego stoimy, a kiedy zastanawiamy się nad słowami Ireny Wiśniewskiej, a często to zjawisko jest to postrzegane w kontekście historii afirmatywnej czy heroicznej, a kontra krytycznej historii antyrewizjonistycznej. A ja z kolei uważam, że warto to rozpatrywać w kontekście globalnego spojrzenia na historię, a specyficznej, regionalnej, wyjątkowej perspektywy. Tak, stosując na przykład modele centrum, a peryferie. Wszelkie próby, by zrozumieć uniwersalne dziedzictwo II wojny światowej, by zdefiniować to dziedzictwo, muszą uwzględnić różne partykularne doświadczenia, różne rodzaje pamięci i różne perspektywy. Bardzo dziękuję. Thank you, Tomasz. Thank you for your insight. Dziękuję Tomku za przedstawienie tego tematu. W tym momencie chciałbym też zaprosić naszą publiczność do zadawania pytań, czy też wpisywania komentarzy w Q&A. Odniesiemy się do nich pod koniec spotkania. Teraz natomiast oddam głos Nickowi Müllerowi. A zatem tak, oczywiście dziękuję Wojtku, dziękuję Instytutowi Pileckiego za to wspaniałe partnerstwo, za tę serię wykładów. Naszym zadaniem w Muzeum II Wojny Światowej w Nowym Orleanie jest przyglądanie się w skali przemocy historią kombatantów i niekombatantów podczas II wojny światowej, tak jak pokazały to wasze świadectwa z innej perspektywy. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób nasze muzeum przedstawia chaos wojny, bombardowania, przemoc, chociażby Hiroshimę. 40 milionów niekombatantów zginęło. To jest liczba trudno wyobrażalna. Pomimo tej wielkiej liczby, muzea i historycy muszą znaleźć sposób, żeby zmierzyć się z tą historią. Muszą ją ucieleśnić, a także te utracone istnienia ludzkie, a trauma tych, którzy przetrwali. W jaki sposób możemy wykorzystać świadectwa naszych świadków zebrane po wojnie? Powiedziałbym, że od II wojny światowej aż po dzień dzisiejszy walczymy o demokrację, o prawa człowieka, o wolność. Nadal w świecie jest terror i nienawiść i jako Muzeum II wojny światowej musimy w jakiś sposób zaprezentować II wojnę światową jako bezprecedensową przemoc, wielkie ofiary ludzkie. Chciałbym teraz wprowadzić temat, ukazując eskalację przemocy, postępującej dehumanizacji, brutalizacji na bardzo dużą skalę. Te obrazy mówią same za siebie, są nam znane, ponieważ żyją w naszej pamięci publicznej. To zajmie około 90 sekund. Poproszę o slajdy. Atak na Pearl Harbor w 1941, atak japoński na cele wojskowe, na lotniskowce, ale ofiary były zabijane już w Chinach w 1937, zanim wojna zaczęła się w Europie. Przemoc wzrastała. Bombardowanie Warszawy przez Niemców, potem Rotterdam, Londyn, a potem mamy prawdziwy Armagedon w kolejnych latach.
atak na Hamburg, bombardowanie Tokio i 66 innych miast w Japonii, które wyglądały tak, celem było wymuszenie poddania się Japonii. W końcu atak atomowy na Hiroshima i Nagasaki, broń masowego rażenia, która miała zakończyć wojnę, zniszczenia, takie same jak w innych miastach, ale tutaj dodatkowo promieniowanie i blizny. To z kolei ocalali z obozów koncentracyjnych. Nagle okazało się, że zginęło 6 milionów Żydów, a ci, którzy ocaleli, są straumatyzowani. W końcu obraz Toma Lee, spojrzenie tysiąca jardów, puste spojrzenie, patrzące tempo w przestrzeń. W tym człowieku nie ma już duszy, trafił do piekła, nie ma w nim już praktycznie człowieczeństwa. Te obrazy są takim przypomnieniem, jak wielkim wyzwaniem jest opisywanie tego, tych mordów, właściwie trochę abstrakcyjnych, ponieważ na tak wielką skalę. Muzea historyczne, muzea wojskowe wychodzą poza operacje, działania wojskowe i przyglądają się również tematom społecznym, psychologicznym, związanym z konfliktem. Nasz pierwszy świadek mówił o skutkach psychologicznych na indywidualną psychikę dla tych, którzy bezpośrednio zetknęli się z przemocą. Jedno z tych świadectw to jest świadectwo żołnierza piechoty morskiej z cypla Marpi. To jest już koniec wojny. On przeżywa szok, widząc cywilów japońskich, którym wytrano mózgi, którzy wierzą, że Amerykanie będą mordować, gwałcić całe rodziny, zajmując wyspy. Nie chcą się poddać. I to jest ważny przykład brutalizacji, dehumanizacji, zaniku moralności. Te świadectwa mówią same za siebie, więc poproszę o ich uruchomienie. Fourth Marine Division Gunnery Sergeant Keith Renstrom was a close witness to 6 horrific Japanese civilian suicides at Marpi Point during the last days of the battle on the island of Saipan. This Japanese guy just popped up out of nowhere a little further away from us, about maybe 100 yards away from us, and there was a crevice between us, and he took his baby out of his wife's hands and threw it over the side. You know, you're just shocked at what's happening like that. And then he grabbed this little boy, and the little kid was hanging on to his dad, and he finally tore him loose and threw him over. And then the little girl, she just stood and looked, and then she jumped. And then the other boy hesitated, and he pushed him over. And then the wife and him stood and bowed to each other, and she hesitated, and then he pushed her over. And then he jumped far enough out, he got into the water, and the wave took him back out. And I shot 3 shots at him with my Tommy gun. And one of the kids swore and says, "Gunny, I'll do it." And bam, with his M1, one shot, and that it. The blood started coming up, and then he died and sunk. I wish to this day that I had shot him when I had the chance, and I would have saved that family. After Saipan, Renstrom made the amphibious landings at Tinian, followed by Iwo Jima, where he sustained grenade fragment wounds to his face, ending his participation in the war. At the time. Do you think it was a good decision to drop the bomb? Absolutely. Anybody, in my opinion, anybody who really understands the history of that period
has to conclude that it saved lives overall. Now, if you were living in the city of Hiroshima or the city of Nagasaki at that particular time, it is tough for you to accept that you gave your life or your father's life or your parents' life or whatever for the good of your country. But that's what every soldier was doing out fighting it, whether he was killed by a rifle bullet or an atomic blast. But in essence, there are a lot of people killed there, but they were killed for the overall good, because many, many, many thousands of additional people would have been killed. Most of them would have been Japanese, number one. And I'm not talking even in inventive invasion. I don't know how many people would have been killed or wounded in the inventive if we'd had to invade Japan. But I saw the hospitals they were building on in the Marianas there, all over the Marianas, and on Tinian, on Saipan, all over. And if we'd ever filled all those hospitals, it would have been a gory mess, that's all I. It was, a clear day, except I noticed that there was an air raid that came on. And when the first air raid came on, we thought we should all take cover. But with one B-29 flying in the air, I guess they thought that it wasn't anything important to continue on with this air raid siren. So they stopped that air raid warning. And so everybody, went again out of the shelters and moved along for wherever they were going. And when I finally reached the factory, I went inside to exchange the shoes and the rice or wheat or whatever I had for exchange. And meanwhile, all these students that were supposed to be there were outside looking at this parachute that was coming down from the sky here, and at that moment, I guess nobody knew what it was there for, but the first thing was a flash, and I was fortunately inside the building, but it got very black and dust and so forth, and it was just like the earth was breaking up, and everybody was just going to maybe going to hell, whatever it was. It was just absolutely hard to experience something like this. And when when it all settled, I was completely lost, and just like I am right now, didn't know exactly what was happening. But when I got out of this building, I noticed that I was somehow having blood all over my clothes and so forth. But I hardly remember exactly what took place in those. Almost felt like it was an instant, and yet it was felt so long. But first thing that everybody was thinking was, well, what is this? And when you got out, I saw all my student friends that mostly were outside looking at this parachute and so forth. And I couldn't even recognize them because they were black, and they had soot and everything else around them. And it was just a complete chaos.
And it looked like almost like, you know, the whole earth was just crumbling. But oh boy, our assignment one day was to go down this highway. I forget where we were going. I got it all in here. We were going down that highway, and they told us before we left, so now you're going to see some things you're not wanting to see, but just don't be surprised. And sure enough, I don't know how long, an hour or two after we were underway, we went by this concentration camp, and there those guys were. They heard us coming, and they were skin and bones, Seth, just standing there holding on to that wire fence and trying to wave and trying to speak. You could tell they were trying to yell at us. They couldn't, didn't have the strength. They were skin and bones, every one of them. Shit, I don't know what one it was, but boy, that was, I'll never forget that picture. What did that make you, how did that make you feel, seeing those people? Well, I wanted to cry, just like I'm doing now. But I knew then that we were right. And what we had done, I can still see them in my sleep. Whenever I think about them. That was one picture I'd never forget. You said that you knew that you guys were right. Did that leave any doubt in your mind as to why you were there? None whatsoever. Did that change your attitude towards the Germans at all? I mean, obviously you weren't friendly with them to begin with. No, it sure didn't. I mean, I just wanted to do more for them. Yes, the Germans, yes, absolutely. Well, so in all of these... A zatem w tych wszystkich nagraniach widzimy cały zestaw emocji, wpływ przemocy, której świadkami byli ci ludzie. Bardzo różne reakcje, uzasadnienia żołnierzy amerykańskich, lotników wobec japońskich ocalałych, wobec doświadczenia bomby. Wracając do Renstroma z piechoty morskiej, po prostu wzburzony, dotknięty tym samobójstwem cywilów, ojciec, który zrzuca dzieci ze skały. On sam stracił swoją orientację moralną i sam zaczął zabijać cywilów. Tutaj mówi, że żałował, że wcześniej nie zabił, nie zastrzelił tego ojca, aby ratować resztę rodziny. To jest jaskrawy przykład brutalizacji, zatarcia granic moralnych, co było powszechnym zjawiskiem wśród tych, którzy bezpośrednio byli świadkami przemocy wojennej. Następnie John Rogers, którego świadectwo jest bardzo emocjonalne, ale też zupełnie inne. Tutaj widzimy jego wartości jako członka drugiej piechoty pancernej. Właściwie załamuje się pod wpływem tych okropności. Mówi wręcz, że zabijając Niemców mieliśmy rację, chcieliśmy pomóc ich ofiarom w obozach.
Rogers z kolei różni się od pan Kirka, który był nawigatorem Enoli Gay, który przedstawia uzasadnienie czy wytłumaczenie z perspektywy pamięci publicznej, wspólnotowej. Uzasadnienie zrzucenia bomby na Hiroshimę i Nagasaki mówi: zrobiliśmy to, aby zakończyć wojnę, aby ratować życie niewinnych cywilów. Najpierw atakowaliśmy cele wojskowe, potem niszczyliśmy w całości miasta. W Japonii trzeba było poświęcić tysiące istnień cywilnych, tak samo jak i żołnierzy. Następnie świadectwo Japończyka Nakagawy, który był w Hiroshimie i przeżył, by opowiedzieć swoją opowieść, dość niesamowitą, bardzo szczegółowy opis, tak wiele lat po fakcie. Są to kwestie osobiste, moralne, które pojawiają się w świadectwach tych ludzi. Potem przedstawiana jest ta narracja publiczna na temat wojny. Jest to wyzwanie dla naszego muzeum, a także dla instytucji takich jak Instytut Pileckiego. Wyzwanie polegające na tym, by zdobyć, wyciągnąć te zapisy pamięci. Wydaje mi się, że jest pewna tendencja w muzeach II wojny światowej, gdzie osobiste narracje powoli zastępują takie ogólne, epickie, można by rzec, narracje. Pojawiają się coraz bardziej narracje takie postheroiczne, bardziej trzeźwe spojrzenie. Jorik Ekterkamp w Berlinie, którego z pewnością zna Tomasz, jest wiodącym myślicielem na temat przemocy i pamięci. I tak jak, Tomku, sugerowałeś, doświadczenie i pamięć to dwa pojęcia, które współistnieją w rozmowach krajowych, narodowych na temat wojny, kształtują naszą pamięć w społeczeństwach powojennych. I ten myśliciel mówi, że te indywidualne doświadczenia osobiste pozwalają nam nawiązać łączność ze strukturami społecznymi w okresie powojennym. Kiedy oglądamy te świadectwa, widzimy, że wojna nie zakończyła się w 1945, wtedy, kiedy ustały operacje, działania wojskowe. Ta przemoc rzucała długi cień i rzuca aż po dzień dzisiejszy. Myślę, że warto również zauważyć, że te doświadczenia zaczynają przekraczać granice czasu. Dla nas w naszym muzeum i dla was w Warszawie przekraczają granice czasowe i granice narodowe. Mamy również tutaj kwestię napięcia między tym, co jest zapamiętywane, a o czym się zapomina. Ile przemocy możemy pokazać w doświadczeniu muzealnym? Co chcemy pokazać, jeżeli chodzi o to doświadczenie wojenne? A co chcemy wyciszyć, niejako ukryć po trosze? To są wszystko bardzo ważne pytania, na które musimy odpowiedzieć, ponieważ w okresie tuż powojennym mamy okres transformacji związany bardzo mocno z tym, w jaki sposób postrzegamy dziedzictwa wojny, czy to w Ameryce, czy w Polsce, czy też globalnie. I dzisiejsze webinarium jest świetnym przykładem, jak możemy skorzystać na takiej porównawczej analizie podejścia europejskiego i amerykańskiego do doświadczenia II wojny światowej. Wydaje mi się, że zaczynamy powoli te napięcia między dyskursem narodowym a uniwersalnym eliminować. Z naszej perspektywy uwidacznia to powojenną walkę o prawa człowieka, o wolność, równość, o wyzwolenie spod reżimów autorytarnych.
To wszystko działo się już po 1945 roku, kiedy mówimy o statystykach dotyczących ludobójstwa, bombardowań. Tak naprawdę znika nam z oczu jednostka. Muzeum w Dreźnie, gdzie byłem kilka lat temu, bardzo dobrze to ukazuje. Tam widzimy wręcz bomby spadające na głowy zwiedzających. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że Narodowe Muzeum II Wojny Światowej i Instytut Pileckiego, wszyscy szukamy źródeł pamięci, pamięci wspólnotowej, która może ukształtować nasze wartości uniwersalne. Zanim przejdziemy do Roba, chciałbym pokazać jeden z naszych eksponatów w pawilonie wyzwolenia, Eleanor Roosevelt i Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka. Zaledwie 3 lata po zakończeniu wojny, przejście do bardziej uniwersalnej narracji dziedzictwa. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to były pojęcia, które pojawiły się już przed wojną. W 4 wolności Roosevelta, jego przemówienie z 40 roku. Wreszcie Deklaracja Praw Człowieka, która była zwieńczeniem tych idei i impuls, który pochodzi z tych osobistych świadectw. Pchnął nasz kraj ku promowaniu praw człowieka, praw obywatelskich. W Muzeum Solidarności w Gdańsku zauważyłem, że bardzo duża przestrzeń jest poświęcona właśnie deklaracji praw człowieka. Było to dla mnie naprawdę szokujące. Wróciłem do Stanów i powiedziałem, musimy powiększyć naszą galerię, naszą prezentację, która w zamierzeniu chciałem, żeby miała większy, bardziej, była bardziej uderzająca. Tutaj te wszystkie kraje i języki, w których ukazała się Deklaracja Praw Człowieka. Dr Rob Citino odniesie się do tej kwestii i kolejnych tematów, które tutaj zostały zasygnalizowane. Opowie również o pawilonie wyzwolenia. Bardzo dziękuję, Nick. Bardzo się cieszę, że to uczestniczę w tym webinarium. Bardzo cenię sobie współpracę z naszymi przyjaciółmi z Instytutem Pileckiego. Uwagi jak dotąd były erudycyjne i bardzo cenne, a wiele się dowiedziałem, ma wiele cennych pomysłów. A w przyszłym roku Narodowe Muzeum II Wojny Światowej otworzy pawilon wyzwolenia. Tu jest widok z zewnątrz. Ja jestem głównym historykiem tego projektu, a celem, założeniem pawilonu wyzwolenia jest, żeby przyjrzeć się skutkom II wojny światowej, w jaki sposób ona rzutuje na teraźniejszość. Ja nie muszę Państwu mówić, nie muszę mówić też naszym słuchaczom, że to są ciężkie i bardzo złożone tematy, które prowadzą do problemów czy pułapek natury intelektualnej. To, czy coś jest istotne, to też jest ważne. I fakt, że pawilon wyzwolenia będzie musiał trafiać do szerokiej publiczności, a nie tylko do uczonych specjalizujących się w temacie. Uczeni lubią słowa, ja cenię słowa, wiele słów napisałem, ale dobre muzea nie powinny polegać wyłącznie na tekście, na słowach, napisach na ścianie. Narodowe Muzeum II Wojny Światowej uważa, że nasze galerie powinny mieć charakter imersywny, powinny dawać pewne doświadczenie, przeżycie, interaktywność. To jest główne założenie naszego muzeum i też historie mówione bardzo cenimy. A ktoś z uczestników spytał, czy te historie mówione są dostępne w naszym muzeum, a każda galeria, każdy eksponat, wszystkiemu towarzyszy wybór bardzo rozległych, licznych relacji i historii mówionych.
Jeszcze nie twierdzę, że to będzie proste. Jak dotąd to nie było łatwo. Główne problemy polegają na tym, że wyzwolenie to słowo optymistyczne, a które kojarzy się z czymś pozytywnym, a to interpretacja z perspektywy amerykańskiej, a przeprowadzi do pewnego triumfalizmu, do przedstawienia końca wojny w kategoriach zwycięstwa, a właśnie jakieś defilady, a powroty żołnierzy do domu, a rodziny, a które ponownie się spotykają. A również widzieliśmy inne sceny przedstawione przez autorów i autorki tych relacji mówionych pod koniec wojny. Dwie straty wśród ludności cywilnej. Tom Brokaw mówi tutaj o wybitnym, największym, najwybitniejszym pokoleniu. A łatwo podważyć ten termin, ale łatwo to ten termin, że walczący w II wojnie światowej to najwybitniejsze pokolenie. A zresztą użył słowa, użył terminu myślenie postheroiczne i z tej perspektywy powinniśmy przyglądać się końcu wojny. Słowo wyzwolenie, nie muszę mówić Polakom, że wyzwolenie przez Armię Czerwoną na pewno nie przyniosło wolności. Ponownie kolonie na Pacyfiku i trafiły ponownie do władz kolonialnych. W Indonezji z kolei po wojnie trzeba było krwawej wojny, żeby kraj zrzucił jarzmo kolonialne. Więc bombardowanie strategiczne miast niemieckich, czy jest to pozytywny element do wyzwolenia? Słyszymy o tym, ale trzymamy się jednak, zostaliśmy przy słowie wyzwolenie, a ja kieruję się Richardem von Weizsäckerem, który w 1985 roku na 40-lecie zakończenia wojny powiedział codziennie, a wszystko stawało się jasne i trzeba to powiedzieć, że 8 maja to był dzień wyzwolenia nas wszystkich od tyranii, a władz ustroju narodowo-socjalistycznego. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć i tutaj przedstawić, podnieść rąbek niejako, pokazać Państwu taki zwiastun tego, co powstaje w Nowym Orleanie. Nowy Orlean początkowo należało do Francuzów, mówimy Lagnac, czyli coś dodatkowego. I właśnie te obrazy, te zdjęcia mają być taką taką słodą. W pawilonie będzie ekspozycja o koszta zwycięstwa, a będziemy mówić o zniszczeniu, a będziemy mówić, pokażemy zdjęcia przed i po, a po środku nie jest trumna, jest to pojemnik na trumnę, a sprowadzano w nich do kraju poległych wojskowych, poległych żołnierzy. Nasi przyjaciele w odpowiedniej instytucji przekazali nam krzyż oraz gwiazdę Dawida, które symbolizują poległych żołnierzy wiary chrześcijańskiej oraz żydowskiej. Nie chcemy tylko pokazywać defilat, chcemy, żeby nasi odwiedzający również oddali się refleksji na temat ceny, jaką zapłaciliśmy, żeby pokonać faszyzm. A potem przyszli po mnie, to jest galeria i po raz pierwszy kompleksowo pokazujemy w naszym muzeum całą grozę zagłady widzianą przez różne perspektywy, rasizm Hitlera, jego historię Anny Frank, która ukrywała się z rodziną w Amsterdamie, przywołamy to w naszej galerii, również pokażemy przerażające obozy śmierci oraz to, jak były wyzwolone przez zwłaszcza wojska amerykańskie, dlatego że w naszym muzeum pokazujemy przede wszystkim perspektywę amerykańską. Jeszcze dwa chyba slajdy pokażemy Państwu. Tutaj widzimy generała Eisenhowera, który wizytuje obóz koncentracyjny, obóz zagłady, jest przerażony tym, co widzi. Reporterzy, dziennikarze z różnych krajów, również Amerykanie towarzyszący mu,
bezpośrednio widzą, do czego dopuścili się hitlerowcy. Eisenhower powiedział, podobno amerykańscy wojskowie, amerykańscy żołnierze nie wiedzieli, o co walczą, a teraz już wiedzą, o co walczyli. Będzie galeria pod tytułem Przywrócenie Sprawiedliwości, a odwiedzający dowiedzą się o procesach norymberskich oraz 24 przywódców partii hitlerowskiej sądzono w Norymberdze. Były też trybunały w Dachau. Wojsko amerykańskie osądziło około 2000 nazistów średniego szczebla. Również, jak ważne jest, przywrócenie, oddanie sprawiedliwości oraz i wreszcie na kolejnym poziomie będziemy mówić o dobrobycie, o zmianie, o tym, jak zmieniała się Ameryka powojenna. Ameryka, która była bardzo bogata, ale też rozdarta społecznie, dotąd zmarginalizowane grupy, które między innymi po II wojnie światowej zaczęły domagać się swoich praw, a dalej walka o wolność, amerykańska i zachodnia polityka zagraniczna, II wojna światowa, powstanie NATO, to Ameryka, a mimo wszystko trzymała się dość konsekwentnej polityki wspierania sojuszników w ramach NATO oraz postawy wobec Związku Radzieckiego i jego przymusowych sojuszników. Cztery swobody, cztery wolności, o których mówił Franklin Delano Roosevelt, naruszanie tych swobód podczas II wojny światowej i w jakiś sposób wolność słowa, wolność wyznania, wolność od głodu i wolność od strachu. O to chodziło. I wreszcie, co znaczy dzisiaj II wojna światowa? A odwiedzających zachęcamy do myślenia o pokoleniu, które wygrało tę wojnę i będzie interaktywny kiosk, interaktywny pawilon. Co znaczy dla ciebie II wojna światowa? To twoi krewni, pokrewni walczyli w tej wojnie. Co byś im powiedziała? I te odpowiedzi następnie trafiają na ekran. I widzę teraz, że budowa trwa i mam nadzieję, że będziemy mogli Państwa gościć pod koniec roku 2022. Bardzo Ci dziękujemy, Rob. Wysłuchaliśmy interesujących uwag od Nyka, Tomasza oraz Roba i ja niestety, ja obawiam się, że zostało nam 10 minut do końca naszego webinarium. Więc może teraz przejdźmy do dyskusji okrągłego stołu, tak by została nam odpowiedzieć na pytania, które nasi słuchacze nam zadają. Skoro mamy niewiele już czasu, chciałbym, z mojej powiem perspektywy, ciekawe jest to, że podobnie jak w naszym muzeum, w tym muzeum staramy się wyjść poza pamięć zorientowaną narodowo, czy pamięć narodową II wojny światowej. Szukamy bardziej uniwersalnej perspektywy, szukamy bardziej uniwersalnych cech, sposobów pamiętania o pamięci o wojnie. Są dwa podstawowe sposoby pamiętania, czy patrzenia na pamięć o II wojnie światowej. Jest upamiętnianie, czyli pamięć heroiczna. Upamiętniamy poległych, którzy jak najbardziej na to zasługują. I jeżeli nie będzie tej pamięci, jeżeli nie będzie upamiętniania tych, którzy walczyli, wtedy nie będziemy rozumieć między innymi, o co toczono tę wojnę. Więc pamięć jako upamiętnianie, ale pamięć jako nauka dla teraźniejszości, czy też dla powolności. Czy macie takie wrażenie, że kiedy mówimy o przejściach, o zmianach rozłożenia akcentów, myśląc o II wojnie światowej, obecnie przechodzimy od bieguna do biegunu, jednego bieguna do drugiego, czy mamy do czynienia z takim łączonym sposobem upamiętniania II wojny światowej, bo z
Z jednej strony potrzebujemy pomników, potrzebujemy miejsc pamięci, potrzebujemy powiedzieć, że to była słuszna wojna, ci ludzie złożyli swoje życie w ofierze, powinniśmy to docenić, a w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo silna tradycja doceniania roli wojsk, żołnierzy walczących, ale jednocześnie a mamy ten drugi aspekt, kiedy staramy się wyjaśnić, że jeżeli wszystko zniszczymy, trzeba znaleźć sposób, by świat odbudować. I to też jest częścią naszej misji. Jakbyście, jak to widzicie? Może zaczniemy od Nyka. Jeżeli chodzi o wyodrębnienie wspólnego mianownika z tych wszystkich doświadczeń, tak jak sugerowałem, z tych doświadczeń, z tych wspomnień, to docieramy do szerszych, bardziej uniwersalnych kwestii, takich jak wolność. I patrząc wstecz do mowy o czterech wolnościach, zbrodnie Holokaustu, bomba atomowa, terror nuklearny nadal nam towarzyszy, towarzyszy jednostkom, które go doświadczyły podczas i tuż po II wojnie światowej. To właśnie doprowadziło nasz kraj i inne narody do bardziej uniwersalnych ideałów. Bardzo trudno jest to wdrożyć na całym świecie, ale wszyscy prezydenci, aż po pierwszego Busha, to byli weterani II wojny światowej. I przekazywali to dalej, bez względu na to, czy byli demokratami, czy republikanami, przekazywali dalej te ideały w swojej polityce. Więc myślę, że te wspólne wartości i doświadczenia mają bardzo ważne przesłanie. Kampanie, działania wojenne w różnych regionach świata, duża część z tego zostanie zapomniana w pamięci publicznej. Myślę, że te impresje społeczno-psychologiczne bardziej przemawiają dzisiaj do odbiorcy ponad granicami, te aspekty bardziej uniwersalne, bez względu, czy zrealizujemy te wartości, to zależy od przyszłych pokoleń. Tomaszu, myślę, że w Polsce element upamiętniania jest częścią procesu przywracania sprawiedliwości. Rob wspomniał o przywracaniu sprawiedliwości, tak jak widzieliśmy w procesach norymberskich. Był to sposób osądzenia zbrodni wojennych, ale w Polsce to poczucie jest troszeczkę inne. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak sprawiedliwości, jeśli patrzymy na naszą pamięć o II wojnie światowej. Brak sprawiedliwości, brak rozliczenia. Procesy norymberskie były z naszej perspektywy całkowicie niewystarczające. Tomasz? Tak, zgadzam się, oczywiście. Tutaj brak sprawiedliwości to jest właśnie doświadczenie polskie. Biorąc pod uwagę, że większość zbrodniarzy wojennych nie została osądzona, ukarana. Niektórzy z nich po prostu wiedli dalej spokojne życie i nie są znani. W tej chwili prowadzimy badania, żeby wręcz odkryć ich tożsamość. I jest to, tyczy się to niemieckich zbrodniarzy wojennych, ale mamy również drugą stronę, zbrodnie komunistyczne, sowieckie. Cała ta strona naszej wojennej opowieści, w której przypadku nie możemy, czy też mówimy o pewnej porażce sprawiedliwości, nie tylko na poziomie indywidualnym, ale na poziomie ogólnym. Nie było takiej Norymbergi dla zbrodniarzy sowieckich, komunistycznych. I kiedy dzisiaj rozpatrujemy te wojny pamięci, z którymi się stykamy, kiedy w Polsce mierzymy się z pamięcią, z kulturą pamięci
w Niemczech z jednej strony i w Rosji z drugiej, to tak naprawdę doświadczamy, jak ważne jest, aby pewne rzeczy osądzić, rozsądzić, rozstrzygnąć, prawdziwie opisać i doprowadzić do sprawiedliwości, jeżeli nie za pomocą postępowań przeciwko poszczególnym osobom, to przynajmniej na poziomie symbolicznym, za pomocą pomników, przemówień politycznych i za pomocą innych gestów publicznych. Polish relations and Polish historical dialogue with polskie relacje i dialog historyczny z Niemcami i z Rosją, to jest coś zupełnie odrębnego. Ja jeszcze chwilę. Ja specjalizuję się w historii Niemiec. Pamięć niemiecka jest bardzo kontrowersyjna. W pewnym momencie Niemcy były uważane za wielką cywilizację kraj noblistów, a nagle w latach 30. nastąpiła zmiana. Więc mamy Niemcy jedne, Niemcy zachodnie, Niemcy wschodnie, które po wojnie nie chciały przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności za zbrodnie nazistów. Był to kraj komunistyczny, który odpowiedzialność zrzucał na kapitalistów, na Niemcy zachodnie, na RFN. Ale jest też trzecia pamięć niemiecka, pamięć austriacka. Austria pokazywała samą siebie jako jedną z pierwszych ofiar nazizmu. Być może jestem pesymistą, i zwłaszcza dlatego, że badam historię Niemiec, ale bardzo trudno jest połączyć te wszystkie pamięci. Te pamięci zawsze będą sporne. Wojny mają zwycięzców i przegranych i bardzo trudno jest, aby zwycięzcy i przegrani zgodzili się co do pewnych rzeczy. Ale jeżeli się zgodzą, to druga wojna światowa stanie się czymś, co po prostu przydarzyło się nam wszystkim. Taka siła zewnętrzna. W angielsku mówimy na przykład, że wojna zabiła 50 milionów osób. Ale to nie wojna ich zabiła, tylko ludzie sami zabijali innych ludzi. Bardzo dużo się nad tym zastanawiam i chciałbym powiedzieć, że jest pewna konkretna pamięć, czy też grupa pamięci, która mnie interesuje. To przywracanie pamięci to jest coś innego w przypadku Amerykanów, a w przypadku Polaków, czy też narodów, innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w Stanach nie było nazistów, oni tam nie przyszli, więc przywracanie pamięci to coś więcej niż Norymberga. Amerykanie zdawali sobie sprawę z tego, że należy znaleźć, wypracować nową sprawiedliwość. Nie chodziło tylko o przywracanie, ale o stworzenie nowych standardów w prawie międzynarodowym, o osądzenie zbrodni przeciwko ludzkości. Istnieje jednak presja, by szukać sprawiedliwości na poziomie społecznym w Stanach Zjednoczonych. Tutaj ruchy praw kobiet, praw obywatelskich, walka o inne formy równości. I ta forma sprawiedliwości jest naszym wspólnym mianownikiem, różniącym się od tego, z czym mamy do czynienia w Polsce. Myślę, że mówiąc o przywracaniu sprawiedliwości, mamy tutaj różne perspektywy i chyba byłby to świetny temat dla kolejnego przyszłego webinarium, ponieważ przekroczyliśmy już czas. Chciałbym jedynie podziękować Robowi za udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w Q&A-u. Chciałem je odczytać, ale nie starczy już czasu. Powiem tylko dla zainteresowanych. Te nagrania świadków są dostępne na kanale YouTube Instytutu Pileckiego wraz z napisami, wraz z tłumaczeniem.
ponieważ ktoś zadał takie pytania. Padła również prośba o to, by wyjść poza perspektywę eurocentryczną. Zobaczyliśmy to po trosze w prezentacji Nika, ale możemy to kontynuować, rozszerzać następnym razem, ponieważ teraz nie mamy już czasu. Wspomniano również Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, świetne muzeum. Instytut Pileckiego nie był zaangażowany w tworzenie tego muzeum. Niemniej bardzo polecam to muzeum. I cóż, musimy podsumować. Jestem ogromnie wdzięczny za to świetne spotkanie. Dziękuję naszym panelistom za wasze uwagi, perspektywy. Pomogliście mnie również zrozumieć, w jaki sposób pamięć o II wojnie światowej pozostaje wyzwaniem. Pamięć, która jest bardzo silna, mocna, inspirująca, ważna w dzisiejszym świecie i mam nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie seminarium partnerskie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Niemniej jest to ostatnie seminarium w tej trzyczęściowej serii. Życzę Państwu świetnego wieczoru w Polsce i dobrego dnia w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję Wojtku, Tomaszu za świetne partnerstwo i współpracę z nami, Rob Citino i ja. A także Stephen Watson. Wszyscy bardzo doceniamy starania Instytutu Pileckiego i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego seminarium. Ja również dziękuję za świetne pytania. Świetna publiczność, bardzo, bardzo zaawansowana. Dziękujemy zatem publiczności i życzymy wszystkiego dobrego. Bye.